A co jest ci bliższe, aktorstwo czy muzyka? Aktorstwo, ale w momencie, kiedy nie ma propozycji aktorskich, a wiadomo, że w naszym zawodzie ta droga jest wyboista i bywa, że miesiącami nie mamy propozycji, to wtedy z ogromną przyjemnością wracam do muzyki. No właśnie, bo tak jak wspomniałaś, w waszym zawodzie można powiedzieć nic nie jest pewne. Co na przykład ty czujesz, gdy te propozycje nie przychodzą? Czy to jest tak, że na przykład na nie czekasz, czy właśnie wtedy zajmujesz się czymś innym i już jesteś przyzwyczajona na przykład do tego, że po prostu tak jest? Jestem przyzwyczajona. Czy czekam? Nie, nie czekam, bo to jest czekanie, kojarzy mi się z taką pasywnością, a ja w tym czasie staram się jednak coś robić i tą energię pożytkować na rzeczy, które gdzieś tam będą mnie jednak posuwać do przodu, więc jak nie mam takich propozycji, to pracuję i nad sobą, i nad muzyką.